Gdzie jesteśmy, Jonathan? Dzisiaj jesteśmy w centralnym Wisconsin, w okolicach miasteczko Tigerton. Tu jest miejsce, gdzie są piękne lasy i wielu, wielu pole pełne kukurydzy. I tu jest bardzo ważne miejsce dla mnie, bardzo sentymentalny jest ten podróż, bo mój dziadek i babcia mieszkali przez wiele, wiele dekady w tej okolicy, przez całe ich życie. I moja mama się urodziła tutaj i całe moje dzieciństwo, co roku byliśmy tu na wakacje w tej okolicach. Myślę, że całe moje dzieciństwo miałem taką chęć, żeby być na wsi i być na takim otwartym kraju, gdzie jest zielony, mało ludzi, jest taki przestrzeń, natura, no jest inne kultury. Dopiero wróciliśmy, byliśmy w Wisconsin Dells, gdzie kręciłem film z dwóch polskich rolników ekologicznych, którzy przeprowadzili się do Stanów, kiedy mieli 15 lat, coś takiego. Ale do tej pory czują się bardzo taką polskość tu w Wisconsin, nawet wiele lat później. No i to było piękne i teraz jest mój sentymentalny podróż, żeby zobaczyć, co się dzieje. Bo teraz mój wujek tam mieszka, w ten dom, gdzie moi babcia i dziadek mieszkali. I to, co jest ciekawe, jest teraz mam wujek, ma około 65 lat i w ostatnich latach on się zaczynał uprawiać własne grzyby. I teraz jedziemy, żeby zobaczyć takie miejsce. I tu jest bardzo dużo więcej zarośnięte niż pamiętam, bo tu wszystko było pole. Mój dziadek był osoba, która naprawiał broń dla myśliwych. I on naprawiał takie rzeczy. I moja babcia miała 6 dzieci tu na wsi i no, pracował w domu, utrzymał ten dom. I to był bardzo typowo tradycyjny Wisconsin, norweski rodzina. Idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. Okay, this is Bruce. Hello. No, this is Winter. Winter. And this one is Bruce. That's, yep, Bruce. Okay. Oh, you're filming already? It's Bruce. Tu jest moja ciocia Pauline. Ona oczywiście nie mówi po polsku, ale już ma takie ubranie z grzybami. Zajmujecie się teraz grzybami przez cały czas, tak? To jest moja mama, Sandy, która tu urodziła się. You were born here? Dzień dobry. Urodziłaś i wychowałaś się w tym miejscu, tak? Yes, tak. I was. Growing up in a byliście tutaj z dala od innych ludzi. Isolated from other people. Najbliżsi sąsiedzi mieszkali jakieś 1,5 kilometra przez pole i tak też wszystko mierzyliśmy. 1,5 kilometra w jedną stronę, 1,5 kilometra w drugą stronę. Jesteśmy jakieś 6,5 kilometra od najbliższego miasteczka, w środku niczego. Musieliśmy mieć pługi śnieżne w zimę, podjazd był właściwie nieprzejezdny. Teraz wysypali go żwirem, ale kiedyś było jeszcze trudniej. A w tym miejscu dziadek miał swój warsztat, gdzie naprawiał broń, tak? Tak, naprawiał broń, ale miał też kozy i dlatego tutaj stoi ta szopa. W jakimś momencie hodował też króliki. To jest mój ojciec Chris, Christopher, my dad Chris. Jak się macie? Dobrze was widzieć. Cieszę się, że mój syn jest ze mną tutaj w Wisconsin. That's right. A teraz idziemy zobaczyć ten dom, gdzie mieszkał dziadek i babcia. To wszystko był taki duży remont, więc pewnie jest inaczej niż kiedyś. Cała broń była kiedyś w tym miejscu. Ciesz się małymi rzeczami. To był dziadek i babcia. Ponad 50 lat tu mieszkali. A teraz mieszka mój wujek i
ciocia. Wszędzie mają te zdjęcia z grzybami. Organic magic. He's got a mushroom mask on, her son. Hey. Oh yeah. Nawet maska COVID-a z grzybami. Wszędzie. A to jest ich szyld, kiedy jeżdżą na targi żywności. He's here! He's here! To jest mój wujek Daniel Johnson. Norweski imię. On się zgodził, żeby pokazać nam, co on robi, bo ja uważam, że to jest bardzo, bardzo ciekawe i ja nigdy nie widziałem coś takiego w Polsce. Moja żona jest tutaj i ona robi takie błyskawiczne tłumaczenie, żeby to wszystko było jasne dla was, bo oczywiście wujek nie mówi po polsku. Ja będę mówić po angielsku też, żeby to wszystko było jasne. So Dan. Powiedz nam, Dan, wychowałeś się tutaj w tym domu, tak? Tak, moi rodzice kupili ten dom w 1972 roku i tutaj się wychowałem, a po ich śmierci wprowadziliśmy się tutaj z żoną. I potem zaczęliśmy hodować grzyby. Dziadek był kuśnierzem, wytłumacz to. Tak, dziadek naprawiał broń. Ten region służy z polowań na jelenie, więc myśliwi przynosili mu swoją broń, którą naprawiał i to był jego zawód. Ale nie byliście bogatą rodziną. Nie, zupełnie nie. W tym regionie dużo osób poluje po to, aby zdobywać pożywienie. Byliśmy biedni, nawet przez wiele lat nie było w domu kanalizacji. To bardzo ubogi region. Wszyscy polują tutaj, żeby mieć mięso. Zacznijmy nasze zwiedzanie. Chcę pokazać, co tutaj robisz, ale może na początku pójdźmy do warsztatu kuśnierskiego. Tak, mamy tam jeszcze trochę starej broni. Yes. Mam mnóstwo wspomnień związanych z tym warsztatem. Powiedz, gdzie jesteśmy. To właśnie tutaj mój tata naprawiał broń. Teraz jest tu lekki bałagan. Tata umarł kilkanaście lat temu. Wszędzie leży broń, kilka tutaj, kilka tam. Ta broń ma ponad 100 lat. Pewnie kilka z nich zbliża się już do 100 lat, tak. Mamy też części zapasowe do broni. Wisi też dużo poroża. Tak, to prawda. Dużo poroża. Z tego, co pamiętam, to w jakimś momencie dziadek policzył, ile jeleni zabił w swoim życiu, tak? Prowadził dziennik. Kilkaset. Nie powiem ci dokładnej liczby, ale pewnie ponad 200. Co roku polowaliśmy, żeby zdobywać mięso. Nie polowaliśmy z powodu poroża, tylko właśnie dla mięsa. Więc myślę, że zabił około 200 jeleni. W Polsce są oczywiście jelenie, ale myślę, że ludzie mogą nie rozumieć, o jakiej skali populacji mówimy w Wisconsin. Jeleni jest mnóstwo. Wszędzie przy drodze możesz zobaczyć rozjechane jelenie. Ludzie polują teraz głównie dla poroża. Populacja wymknęła się spod kontroli. Jest mnóstwo saren z młodymi. To było kiedyś, a teraz robisz coś innego, więc powiedz trochę, jak to się zaczęło, bo kiedy ja cię znałem, to nie zajmowałeś się grzybami. Zacząłeś to robić jakieś 10 lat temu? Zacząłem to robić jakieś 8-9 lat temu. Zastanawiałem się nad tym, co mogę robić, kiedy przejdę na emeryturę i mój sąsiad podsunął mi pomysł z hodowlą grzybów. Zaczęliśmy od sprzedawania grzybów drogim restauracjom w Milwaukee. And this is some sort of a to jest maszyna do produkcji grzybów? Nie, to tylko chłodnia. To jest jeszcze jedna dużo większa chłodnia, ale teraz jest prawie pusta, ponieważ wczoraj wywieźliśmy większość dojrzałych grzybów. To po prostu chłodnia, a tu jest jeszcze jedna większa chłodnia,
ale teraz jest prawie pusta, ponieważ wczoraj wywieźliśmy z niej większość grzybów. Wczoraj był akurat wywózka zbiorów, więc jest prawie pusta. Po 8 latach hodowania grzybów, ile grzybów tygodniowo produkujesz i jakie rodzaje? Produkujemy głównie boczniaki, różnego rodzaju, różowe, białe, żółte. Grzyby shiitake, soplówkę jeżowatą, łuskowiaka tłustowatego. Tygodniowo produkujemy około 25 kg grzybów, które sprzedajemy właściwie wyłącznie na targach żywności w różnych miastach w okolicy. W Polsce większość osób po prostu zbiera grzyby w lesie. Możesz nam wytłumaczyć, dlaczego tutaj, chociaż jest tyle lasów, ludzie właściwie nie zbierają w nich grzybów? W USA przez wiele lat większość osób uważała, że jeśli zje grzyba, którego znaleźli w lesie, to po prostu umrze. Zbieranie grzybów staje się teraz coraz bardziej popularne, ale wciąż nie jest aż tak jak w krajach takich jak Polska. Ale ludzie wciąż boją się zbierać i myślą, że od tego zachorują albo umrą. W USA nie byliśmy po prostu wychowywani w kulturze zbierania grzybów w lesie. Widzę tutaj dużo siana i plastikowych takich torebek wypchanych tym sianem. Czy możesz nam w kilku prostych zdaniach powiedzieć, jak hoduje się grzyby? Give us the really basic steps. Okay. We grow oyster mushrooms. Oczywiście. Boczniaki hoduje się na słomie. Na początku słomę moczymy kilka godzin w wodzie, która ma temperaturę około 70 stopni Celsjusza. Potem mokrą słomę wyciągamy, odsączamy i rozkładamy na tym blacie. Spryskujemy alkoholem. A potem bierzemy takie plastikowe worki i napychamy je tą mokrą słomą naprzemiennie z zarodnikami grzybów. Zaraz po nie pójdę. To są właśnie zarodniki grzybów. Biorę więc trochę słomy, potem trochę zarodników, trochę słomy, trochę zarodników i napycham tą plastikową torbę, aż będzie pełna. Czy to jest strzała do polowań? Tak. Dziurki. Skąd wiesz, że jest już wystarczająca ilość dziurek? So a bag like this here, I'll put like about 19 holes in it. Okay. Około 19-20 dziurek w takiej torebce. Okay, after I put the holes in it, then I take them over here. Zabieramy je. And I use different size bag sometimes. A potem te torebki zabieramy do miejsca, które nazywamy inkubatorem, w którym jest ciemno i w którym temperatura wynosi około 24 stopni Celsjusza. Yep, it's generally about 70-75 degrees Fahrenheit. Ale jest cały czas ciemno. It's all the dark, right? All the time. Because they grow better when it's dark. Yep, they start out growing in the dark for about a week or so, or a week and a half in the dark. Okay, czyli przez ponad tydzień, półtora tygodnia są sobie w ciemności i w ciepełku. Okay, and then after about a week and a half, I take those bags out. A potem je zabieramy i przenosimy. And I bring them do innego pomieszczenia. And here. Oh, here we go. This is where the action really happens. Yes, and so I bring them in here. To są boczniaki. These are the oysters. Yep. These are all oysters. So these are the pink oysters. Pink and yellow. Okay. So I take them out of that dark room. Czyli po półtora tygodnia przynosimy je z ciemności tutaj do światła, dodajemy wilgotność i zmniejszamy trochę temperaturę.
from the time that I poke the holes in to the time that's here, it's usually about 3 weeks. Okay, czyli 3 tygodnie od czasu, kiedy zrobiliśmy dziurkę, czyli od początku do grzyba, który się zbiera już na koniec, około 3 tygodni. Każdy worek jest opisany datą, tak? Tak, każdy worek ma datę. I z każdego worka mamy około 2 zbiorów. Po pierwszym zbiorze dajemy im jeszcze około tygodnia i zbieramy drugi raz. Wow. And you're doing this on a scale that you're... Czy na tym etapie ilości produkowanych grzybów zarabiasz już na tym jakieś dobre pieniądze? Tygodniowo zarabiamy około 2,5 tysiąca dolarów na sprzedaży grzybów. Ale jakie są koszty utrzymania tego wszystkiego? Koszty to około 25-30%. Powiedz mi, dlaczego ludzie powinni kupować grzyby u ciebie, a nie w supermarkecie? Jaka jest różnica? W USA właściwie nie można dostać takich grzybów w supermarkecie, ponieważ bardzo szybko się psują. Od zbioru do sprzedaży powinien minąć maksymalnie tydzień. Skąd wiesz, że grzyb rośnie prawidłowo? Po prostu na niego patrzę. Generalnie patrzymy na grzyba i oceniamy jego kolor oraz to, czy góra zaczęła się już wywijać. Staramy się zbierać je, zanim osiągną swoją pełną dojrzałość. Widzisz, te musimy zebrać już dzisiaj. Widzisz, te wyglądają inaczej. Ich brzegi zaczęły się już wywijać do góry, co oznacza, że grzyb jest właściwie za bardzo dojrzały. Ja wolę je zbierać, kiedy wyglądają jeszcze tak, czyli ich brzegi są wywinięte do dołu. They're still good to eat, but now they're overly mature. Right. And you're eating these like in soup? Co potem można ugotować z boczniaków? Boczniaki to bardzo wszechstronny grzyb. Można z niego zrobić właściwie wszystko. Można usmażyć, można zrobić z niego zupę, a nawet położyć na pizzy. They're good with everything. Wow. And so are you trying to build a... Czy chcesz tutaj zbudować imperium organicznych grzybów? Here in Wisconsin? No, not really. Niekoniecznie. Może gdybyśmy zaczęli z żoną wcześniej, ale teraz jesteśmy już coraz starsi. Natomiast zachęcam innych, żeby zajęli się tym, bo wydaje się, że rynek grzybów tylko się rozwija. Jesteśmy zadowoleni ze skali naszej operacji tutaj. Czy znasz inne osoby w regionie, które zajmują się tym samym, co ty? Hodowla grzybów staje się tutaj coraz bardziej popularna. Zachęcamy też innych, żeby to robili. Dajemy swoje wizytówki, jeśli ktoś chce zacząć tego rodzaju biznes prowadzić. Zawsze służymy radą i pomocą. Hey, here's take my card. Call me. We'll help you get into it. Everything you learn is you didn't like go to school. Wszystkiego nauczyłeś się sam, tak? Nie chodziłeś do żadnej szkoły, nauczyłeś się z YouTube'a, od innych ludzi? Yes, I got into by reading. Ja uczyłem się głównie z książek. Kiedy zaczynałem, nie było jeszcze tutoriali na YouTube'ie. Ale teraz można już je z łatwością znaleźć. Ale przede wszystkim uczyłem się na własnych błędach, bo jeśli możesz wyhodować grzyby, to możesz też wyhodować pleśń. Ludzie będą pewnie ciekawi, czy istnieją jakieś prawa, które regulują hodowlę takich grzybów, bo przecież właściwie robisz to sam u siebie w domu. I czy ktoś to potem sprawdza? Ktoś do ciebie przychodzi, kontroluje? W Wisconsin nie ma właściwie teraz jeszcze żadnych regulacji. Jedyną rzeczą, którą musimy robić, to na targach, na których sprzedajemy grzyby, możemy sprzedawać całe kwiaty, nie możemy go dzielić na mniejsze części. To jest właśnie taki jeden grzyb, który możemy sprzedać. That's the extent. Now we can trim them a little, we do, but it's just pick. One. You pick them and that's how like you... a flower. Right. Like a flower. See, and I think that's a part of... To też pokazuje, że hodowla grzybów w USA jest jeszcze bardzo prymitywna, bo nie ma żadnych rozwiązań prawnych. Just getting popular foraging and growing. Jesteśmy na niemowlęcym etapie hodowli grzybów. Of mushrooms. This is a small room where we do shiitakes. Tutaj będziemy pokazać, gdzie rosną grzyby shiitake, czyli inna chłodnia.
So this is the room. Tu mamy grzybie shiitake i soplówkę jeżowatą. Okay, and which ones are the most profitable mushrooms in your opinion? Które najlepiej się sprzedają i są najdroższe? Probably the lion's mane. Soplówka jeżowata staje się teraz coraz bardziej popularna, zwłaszcza wśród wegan i wegetarian oraz ze względu na swoje właściwości lecznicze. Because these are even other ones. A to są jeszcze jakieś inne. Hold up. Okay, here's a... Tak, tutaj mamy łuskawiaka tłustawego. We just picked yesterday, so I've got some small. That's a chestnut mushroom. Which one is your personal favorite? Który jest twój ulubiony? I actually like the oyster mushrooms in the other room. Those are my favorite. Boczniaki i grzyby shiitake. Too. What is? A co to jest? To nie to samo, co te worki ze słomą. Made of sawdust blocks. To są takie bloczki zrobione z trocin, które gotujemy w szybkowarze. We pasteurize it in hot water. These I have to put in pressure cookers. And this one is the same? A to jest to samo, tylko w foliowej torebce? Same, it's sawdust, but... Tak, to jest to samo, to też są trociny, ale w tych torebkach robimy dziurki. Grzyby shiitake hodujemy bez tej torebki. W trakcie swojej hodowli popełniłeś na pewno wiele błędów. Oczywiście. To część procesu uczenia się. W ciągu 8-9 lat popełniliśmy mnóstwo błędów. Wiele osób szybko się poddaje, zwłaszcza jeśli nie udaje im się jakaś partia grzybów. Natomiast trzeba po prostu ciągle próbować, nie poddawać się i dalej hodować. I uczyć się ze swoich błędów, których na pewno będzie bardzo dużo. A co jest takim najpopularniejszym błędem, który niszczy całe uprawy? Najpopularniejszym błędem jest oczywiście pleśń, która pojawia się na grzybach, bo gdzie są grzyby, tam jest i pleśń. Dajcie nam like, komentujcie, udostępniajcie i oczywiście subskrybujcie, żeby zobaczyć więcej ciekawe filmy o rolnictwo i ciekawe uprawy, rzeczy jak grzyby tu w Ameryce, w Wisconsin. Uncle Dan, can you tell the people? Gdzie ludzie mogą znaleźć więcej informacji o twojej działalności? What you're doing? Do you have like a Facebook or a you know, a web page or something? Yes, we have a Facebook page. It's Back Forage. Mamy stronę na Facebooku. And Forage and Facebook, and so you can go. Będzie wspaniale, jeśli zaczniecie nas obserwować. Awesome. That would be awesome. Yes, and you are at the farmers market. Jesteście też co tydzień na różnych targach w centralnym Wisconsin, tak? Powiedz nam, w jakich jesteście miastach. Co tydzień jesteśmy wy. We're in Wausau, Neenah, Weston and Greenville. Wow, so you get around. Yes, I do. I mean, thank you, Dan, for the tour. Dziękujemy, że nas oprowadziłeś. Great to be back here. To ja dziękuję, było wspaniale cię tutaj gościć. Film dedykuję pamięci moich dziadków, Edward i Doris Johnson.